Nowe ostrzeżenie. Palenie marihuany kończy się utratą zmysłów. Robiono o tym filmy. Szybciej. Jeszcze szybciej. Graj szybciej. Jeszcze szybciej. 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 Wiem, czego chcesz. Chcesz mnie zabić. Stan rezygnuje z prawa do sądzenia oskarżonego ze względu na jego całkowitą niepoczytalność. Przyczyną nieuleczalnej choroby oskarżonego jest zażywanie marihuany. Wnioskuje, aby został umieszczony do końca życia w szpitalu dla chorych psychicznie. Nie widzę powodu, by nie przychylić się do wniosku. Anslinger przystąpił do kontrataku. Postanowił przekonać opinię publiczną, że niepozorna roślina, porastająca pobocza wiejskich dróg, stanowi dla Ameryki śmiertelne zagrożenie. Rodzice, waszym dzieciom grozi nowe niebezpieczeństwo – marihuana. Pod postacią papierosów oferuje im się narkotyki. W Chicago w wyniku zażywania marihuany straciła życie jedna osoba. Matka ofiary twierdzi, że od tego narkotyku jest uzależnionych co najmniej 50 znajomych jej dziecka. W dalszym ciągu oddają się nałogowi, tracąc zmysły, schodząc na drogę występku i zbrodni. Zbrodnia. Obłęd. Śmierć. Prowadzona z rozmachem kampania została skwapliwie podchwycona przez prasę brukową i uzyskała poparcie moralnych purystów. He's a man that smokes that job will take you for a dime. Wonders if he's still alive when he smoked that killing job. Amerykanom zagraża nowy narkotyk. Uliczni sprzedawcy handlują śmiercionośną marihuaną. Ukryte w zmyślnie sporządzonych skrytkach papierosy wędrują w ręce ogłupiałej młodzieży. Na tyłach jednego z domów policja odkryła uprawę konopi indyjskich. Ta niewinnie wyglądająca roślina to marihuana, narkotyk groźniejszy od opium. Kapitan Mooney z oddziału prewencji coś o tym wie. Częste palenie marihuany prowadzi do czasowej niepoczytalności. Zabawmy się, czuję się świetnie. Nasz stan przystąpił do antynarkotykowego paktu. Twój powinien uczynić to samo. Kampania propagandowa zakończyła się wielkim sukcesem Anslingera. Kolejne stany ratyfikowały ustawę antynarkotykową. Przestraszona opinia publiczna zaczęła się domagać od rządu, by ograniczył dostępność marihuany. Rząd przystąpił do działania. Projekt ustawy nie stał się przedmiotem publicznej debaty ani naukowej dyskusji. W czerwcu 1937 roku prezydent Roosevelt podpisał ustawę. Ustawa delegalizowała wszelką marihuanę, która nie miała banderoli Departamentu Skarbu. Ponieważ Departament Skarbu takich banderol nie wydawał, posiadanie marihuany stawało się de facto nielegalne.
W świetle nowej ustawy wielu ludzi stało się nagle przestępcami. Zadanie walki z przemytem marihuany spada na agentów Biura do Spraw Narkotyków. W 1937 roku rozbiliśmy 10 dużych gangów narkotykowych. Chcemy współpracować ze świadomymi obywatelami. Setki osób aresztowanych za posiadanie marihuany. All the jive is gone. I'm sorry, Kate, but you got here late. All the jive is gone. All the jive is gone. All the jive is gone. So come on in and drink some gin. All the jive is gone. Pięćdziesięcioośmioletni mieszkaniec Denver, Samuel Caldwell, był pierwszą osobą sądzoną na mocy nowej ustawy. Został skazany na 4 lata ciężkich robót. Podczas procesu sędzia Foster Symes stwierdził: marihuana jest najgorszym ze wszystkich narkotyków. Pod jej wpływem ludzie przemieniają się w bestie. W przyszłości będę wydawał najwyższe możliwe wyroki. Rząd w pełni wyegzekwuje posłuszeństwo wobec nowego prawa. Nie da się wprowadzić prohibicji, gdyż większość Amerykanów jest jej przeciwna i opiera się wszelkim próbom jej narzucenia. W naszym systemie politycznym nie mogą istnieć prawa, których nie da się wyegzekwować. Takie prawo trzeba odrzucić, takiego prawa nie życzy sobie naród. Burmistrz Nowego Jorku, Fiorello LaGuardia, odnosił się ze sceptycyzmem do rządowych zapewnień, iż przestępczość wśród nieletnich jest spowodowana paleniem marihuany. Z inicjatywy LaGuardii powstał zespół badawczy, w którego skład wchodziło 31 naukowców z różnych dziedzin. Mieli oni określić zagrożenia związane z zażywaniem marihuany. Po 6 latach badań medycznych i socjologicznych komisja LaGuardii ustaliła, że palenie marihuany nie prowadzi do agresywnych czy antyspołecznych zachowań. Palenie marihuany nie prowadzi do powstawania niekontrolowanych popędów seksualnych. Palenie marihuany nie narusza podstawowej struktury osobowości. Raport komisji punkt po punkcie podważał wiarygodność opinii wygłaszanych przez Harry'ego Anslingera. Anslinger był wściekły. Użył wszystkich swoich wpływów w mediach, by zdyskredytować raport. Wszystkie egzemplarze, które wpadły mu w ręce, zniszczył. Ograniczył również naukowcom dostęp do marihuany, co uniemożliwiło kontynuowanie badań. Komisarz przystąpił do kontrnatarcia. Nakazał swoim pracownikom inwigilację przeciwników prohibicji i zaatakował przemysł rozrywkowy, który uznawał za źródło zepsucia. Aresztowanie Gina Krupy.